W tym troszkę może krótszym odcinku, dlatego że mamy cały rozdział o takim zagadnieniu, postaram się tylko krótko zauważyć co się stało, że ten kod, który został wypchnięty, został uznany za czysty i za zrozumiały. Generalnie, no tutaj sytuacja jest dosyć prosta. Dla ciebie będzie to łatwe, dlatego że przejdziesz sobie po prostu po tej z czystego kodu, który wcześniej dołączyliśmy do projektu, który już pewnie widziałeś, i upewnisz się, że te zagadnienia, które tam są, po prostu występują u ciebie w kodzie i są wprowadzone, więc no tutaj będzie dużo lepiej. Czysty kod to bardzo szeroki temat. Są specjalne książki na, na te zagadnienia, jednak podstawowe takie 3 czy 4, 5 umiejętności pozwoli ci zupełnie zwiększyć jakość. Kodu. Tak więc zobaczmy tutaj na tą klasę, przyjrzyjmy się jeszcze raz. Punktem wejścia jest ta metoda deserialize, i od razu wiadomo, co ona robi. Deserializuje, czyli zamienia jakiś serializowany obiekt, na przykład bazę danych, plik JSONowy, XMLowy, cokolwiek, na klasy javowe, tak? Czyli już wiemy, i spodziewamy się, że to jest jakiś model danych, ten pack item. Ma on dodatkowo przyrostek item, dzięki któremu wiemy, że to jest pojedyncza reprezentacja czegoś. Możemy być zupełnie pewni, że to jest model danych. I co się dzieje tutaj w środku? Skąd musimy ten model danych wziąć? On jest wzięty właśnie z obiektu JSONowego, ale nie odzyskujemy całej bazy danych z JSONa. Tak? Tylko bierzemy konkretny element, jeden, bo tworzymy tylko jeden ten pack item. Tu jest wyszukiwanie czegoś, tak? więc teraz musimy go znaleźć. Jego wyszukiwanie odbywa się tutaj. Tak? Więc no i nie musimy, czytając zadania tego Deserialize, żeby zrozumieć, co on robi, nie musimy się wdawać w to, jak on to robi. Prawda? Dzięki temu ta metoda jest czysta. Że my tylko widzimy, co ona robi get by pack name, czyli po prostu na podstawie nazwy paczki, czyli identyfikatora, tak? wyszukuje w jakimś obrębie bazy danych, który został akurat deserializowany, to czego szukamy zgodnego z tym JSON Objectem. I to jest właśnie czyste, bo tutaj przeczytaliśmy trzy linie i wiemy wszystko. A jeżeli chcielibyśmy na przykład to zrobić no, tak bez tego, to zauważmy, że ten fragment kodu poleciałby w miejsce tej metody. Od razu zaznaczam, że kompilator i tak sobie zinlineuje, czyli po prostu wstawi zawartość tej metody w tą metodę, więc nie będzie takiego jakiegokolwiek narzutu przeliczeniowego. Wydzielanie metod jest raczej dobrą praktyką, więc tutaj nie ma takiego znaczenia. Jednak gdyby te instrukcje mieściły się pomiędzy tymi dwoma, to już by był taki zaburzony, zaburzony rytm tutaj, że po prostu dzieją się rzeczy jakieś ogólne, później jakieś precyzyjne, byśmy się zastanawiali, czy to w ogóle pobieranie nie ma jakiegoś specyficznego zadania, czegoś specjalnego. Tutaj wiemy, że tylko po prostu bierze paczkę po jej nazwie, więc nas to bardzo uspokaja. Zobaczmy, że można by było też tutaj napisać komentarz, że coś tam, no będziemy teraz brali paczkę po nazwie, no, mimo wszystko wtedy, wtedy byłoby dużo więcej do czytania. Tutaj osobie, która przeszukuje klasy i zastanawia się nad działaniem, wystarczy wejść do Serialize, przeczytać te trzy linie i ona wraca i więcej tej klasy nie czyta, bo ona liczy na to i spodziewa się tego, że ta metoda robi dokładnie to, na co jej nazwa wskazuje. I to jest właśnie dla nas ta korzyść. Tak więc tutaj zadbanie o czysty kod to było przede wszystkim spełnienie kilku z tych punktów z checklisty, głównie e, wydzielenie metod. Nadanie jej znaczącej nazwy, druga rzecz, sformatowany kod, zobaczmy, jakie ładne wcięcia są. Prawdopodobnie poszedł skrót klawiszowy Ctrl Alt L. No i też widzimy, że importy są w porządku. Tak? Ten iterator nie jest dodany gdzieś dziwnie, tylko pod, w tej grupie, w której trzeba. No i prawdopodobnie też skrót Ctrl Alt O, czyli optymalizacja importów. No i to, to zasądziło właśnie, że tutaj to całkiem fajnie wyszło. Oczywiście tego kodu nie ma dużo, jeżeli jest tego kodu więcej. Można myśleć nad bardziej skomplikowanymi rozwiązaniami, ale tutaj właśnie wystarczy, że jest on sformatowany, zoptymalizowany, wydzielone mamy rzeczy, odpowiedzialne za konkretne zadania i nazwy są znaczące. I to już jest bardzo dobry start. Zachęcam Cię, żeby trzymać chociaż tego absolutnego minimum na początku, jeżeli rzeczy działają i da się zrozumieć, co kod robi na podstawie kodu bez włączania aplikacji, to jest naprawdę zupełnie akceptowalne. I ja też dałbym ci tego aprowa. Zapraszam do kolejnych lekcji. Dalej omówimy sobie te rzeczy już tak bardziej precyzyjnie i dokładnie, ale teraz po prostu chciałbym, żebyś miał ogólny zamysł, że kod musi być czytelny. Dzięki, zapraszam dalej.